pani myśli, że pani osobę, która zajmowała się cały czas nauką i że pani podstawi pod ścianę, a drugi z kolegów powie, o, wyrok, wyrok, widzisz, wyrok. Po prostu jest to śmieszne, kompromitujecie się. Ja znam pana profesora Jędrzejskiego 35 lat z Wydziału Prawa. Nigdy nie włączał się w sprawy polityczne, nigdy. Zawsze miał fantastyczne wykłady. Wiem, że studenci bardzo lubili. Dzięki temu między innymi na wydziale, który niestety jest w przeważającej większości dzisiaj, tak bym powiedziała, ma przekonania platformiane, lewicowe. Proszę nie krzyczeć, spokojnie. Mimo to został wybrany na dyrektora instytutu, co świadczy bardzo dobrze o nim, bo to znaczy, że on potrafił wszystkie środowiska pogodzić. I chcę też powiedzieć paniom, że jeśli pani mówi, że pani kończyła w prawo, ja to nie wierzę osobiście, ale proszę zajrzeć do konstytucji i proszę artykuł 53 ustęp 7 sobie przeczytać, który mówi, że nikt nie może być przez organy władzy publicznej upoważniony czy zobowiązany do przedstawiania swego światopoglądu, poglądów i tak dalej. My reprezentujemy tu władzę publiczną. Pani nie ma prawa swoich frustracji lewackich tutaj wylewać na pana kandydata z naszej strony. Co język, bardzo, panie przewodniczący? Proszę reagować, to jest jakaś karczemna awantura. Krzyki, pani poseł, nie udzieliłem pani głosu. Proszę. To jest karczemna awantura, to się nadaje na komisję etyki. Żeby pan przewodniczący nie udzielał głosu i ucinał dyskusje, które mają tylko i wyłącznie charakter polityczny i światopoglądowy. Chcę też powiedzieć, że w różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które zawsze i zwykle zabierały głos w przesłuchiwaniu kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, nigdy nie miały prawa organizacje pozarządowe do odpytywania kandydatów, ponieważ zawsze było to nadużycie z ich strony i nadużycie ze strony przewodniczącego. Tak jest, ja staram się tutaj jednak dojść do głosu, żeby myszka agresorowa tak dalej. Wypowiedź. Proszę bardzo, do pytania zgłosiło się jeszcze dwóch. Chciałam złożyć tylko, panie przewodniczący, chciałam tylko prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie usquam ad mortem defecatum. Proszę zajrzeć do słownika. Do zadania pytania zgłosiło się jeszcze dwóch. Wniosek formalny, panie przewodniczący. Proszę mnie przerywać wtedy, kiedy przewodniczący zabiera głos. Udzielę pani głosu. Dokończę wypowiedź swoją. Dobrze. Bardzo chciałabym się odnieść. Do głosu zapisało się jeszcze dwóch posłów. Proponuję, aby listę pytających zamknąć z tego względu, że jak widać pytania też i powtarzają się. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja uznała, żeby listę zamknąć. Pani poseł z wnioskiem formalnym? Tak, z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałabym zwrócić uwagę na to, że to, co się tutaj działo, to była karczemna awantura. Gdzie jest godność? Gdzie jest przyzwoitość, która powinna cechować Sejm Rzeczpospolitej? To, co daje mi prawo do zadawania pytań, to absolutnie nie moja wiedza prawnicza. Tu mogłaby być nauczycielka polskiego, mógłby być lekarz, ale jest upoważniony do zadawania tych pytań przez to, że daje, że ta komisja jest po to, aby te pytania zadawać. Ja nie kwestionuję wyróżniającej się wiedzy prawniczej pana profesora. Ja chcę poznać jego odpowiedzi na bieżące, ważne, fundamentalne kwestie związane z porządkiem prawnym. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka.